ostatnie działko, które pozostało, ewakuowano tylko i wyłącznie dlatego, że zabrakło niczego innego, tylko transportu. Ciągnięte działo przeciwlotnicze z trzeciej baterii popularnego flaku pokazywało, iż kiedyś było częścią dużego pododdziału. Dziś to były tylko resztki. Pluton, statystycznie jeszcze funkcjonujący jako 11 kompania, przemęczony, to oni w pewnym sensie wyznaczali ostatnie chwile spokoju w rejonie skrzyżowania Mydorf. Został zburzony. Życie zaczęło pisać zupełnie inny scenariusz. Zgodnie z zasadami taktyki, to z flanki właśnie. Jeśli ci, których obawiać się należało najbardziej. Jeżeli się rzuca karabin i podnosi kolbę do góry, w chwili, kiedy słychać wyraźne zdaj się, kiedy wchodzi się na pole minowe, kiedy coraz większe niebezpieczeństwo, to nic innego, tylko kontakt bezpośredni z przeciwnikiem. Teraz należy wykorzystać zaskoczenie, bo kobieta w mundurze w armii sowieckiej nie stanowiła rzadkości. Wówczas można było zaryzykować, że Mühldorf przeszło w ręce, też to był dopiero początek teatru. Mijały minuty, nic nie wskazywało na to. Usłyszawszy strzały z rejonu, Mühldorf był przekonany, że stało się, że starcie wchodziło w drugą. Paliła się ściółka leśna. Paliło się z kosza skokami naprzód. Powolna wymiana strzałów sugerowała, że jeszcze nie nastąpiło w stronie oddziałów niemieckich. Zgodnie z zasadami przekazywanymi przez oficerów i podoficerów. To była frontowa jednostka z dużym doświadczeniem. Dawno już zapomnieli o swoich zawodach, tych z okresu cywilnego. Teraz chowa gestu się z przeciwnikiem, który wymiernie stosował zasady braku. Wał ogniowy, który stopniowo przetaczał się przez linię oddziałów rosyjskich, stara się zabierać koordynaty. Obicie saperką, wraz z obsadą jednostek Luftwaffe, przemieszczając się przez centrum wsi, uzyskał przewagę. Wyparto rosyjski zwiad cerny. Znowu stracili obszar, co się niczyje. Jednostek niemieckich było coraz więcej i można było zaryzykować stwierdzenie, że teraz przygotowuje się kolejne instalacje do strzelania bezpośrednio pod najbardziej ostrym kątem. W chwili, kiedy nie wchodziło w grę uzbrojenia, które coraz bardziej unowocześnione wprowadzono do jednostek Wehrmachtu i SS. Kolejny strzał. O, nie wybuchł. Na obszarze za wsią Mydo znajdował się przeciwnik. Jeszcze go nie widzieli, ale ciągle popełniali jeden błąd. Nie doceniali go. Leci nad nią, widać, nie? To już nie chodziło o jeńców. To już chodziło o przeżycie. Udane szczerze nie mogła prowadzić ognia ze względu na skróconą linię ataku. Tym razem wsparcie artyleryjskie bądź moździerzowe
nie było potrzebne. Tu liczyły się już tylko wyuczone zasady. Są odległość, precyzja, dążenie do starcia wręcz. I pomimo tego, że szli słowem odwrót. Na przestoju Mydok, strzali. Uderzenie na wprost. Do Italianów prowadził swoich ludzi niejako na śmierć, a mimo wszystko rozpoczęli natarcie. Wtedy... takie obrazy były codziennością. Aż do środka mobilizacyjnego 4. Dywizji Piechoty pojawił się pododdział w mundurach, narobiło się zamieszanie. W chwili, kiedy prowadzona walka wręcz wyrywała się spod kontroli, w momencie, kiedy atakujących było coraz więcej, kiedy dobijali ich z odległości jeden na drugiego, w momencie, kiedy życie uciekało tak szybko. Ale kiedy brało się do niewoli żołnierza SS, trudno się dziwić, że strach, który mu towarzyszył, był zwierzęcy. Dla niego nie było żadnych paragrafów. Takie starcie, drodzy Państwo, rozegrało się na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, kilka kilometrów od tego miejsca. Ktoś kiedyś śpiewał, bo to jest...